Dzień dobry, kochani, witajcie. Dzisiaj trochę później. Wróciłem wczoraj około drugiej w nocy z Krakowa, z Niepołomic. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na seminarium. Bardzo dobry czas, przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że dla Was też. Może ogląda to ktoś, kto był, to napiszcie, na ile to był fajny czas. No, a nagrywam z auta, bo dopiero jestem teraz po zajęciach. Zaraz będę jechał do Rzeszowa, więc przepraszam Was, że tak późno to nagranie. No i kochani, dzisiaj pierwsze czytanie mamy z Koheleta, z trzeciego rozdziału, 1-11, czyli ciąg dalszy Koheleta. Tytuł jest taki fajny, wszystko ma swój czas. W sumie ten tytuł podsumowuje to czytanie, no ale przeczytajmy, co mówi słowo. Każdego z nas może dotknąć coś innego. Myśmy z kumplem na mszy dzisiaj, jak było to czytanie, w jednym momencie spojrzeli na siebie, każdy wiedział, o co chodzi. Wszystko ma swój czas, jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania, czas leczenia, czas burzenia, czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu. Czas zawodzenia i czas pląsu, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. Dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Oto Słowo Boże. I Bogu niech będą dzięki. Słuchajcie, z jednej strony się to może wydawać właśnie, jeżeli tak podzielił to Kohelet, taki, no wiecie, no na początku zaczyna swoje czytanie, wczoraj macie marność nad marnościami, a to jest czas taki, no to jakby to trochę pokazuje, no my na nic nie mamy wpływu, no jest taki czas, nie? No to jak tak jest, no to tak jest. Że z jednej strony uczy nas zaakceptuj, tak? No ale też wiele rzeczy zależy od nas, no na przykład, żeby był czas rodzenia, no to musi się coś wcześniej wydarzyć, żeby potem był ten czas rodzenia. Więc my mamy na to wpływ. Jemu generalnie chodzi o to, żeby przeżywać to, co jest teraz. Być w tym, korzystać z tego, wyjmować z tego. No czas rodzenia, no z jednej strony nie będzie przyjemnością, tak? No bo będzie czasem bólu, jakiegoś cierpienia. No oczywiście za chwilę po tym bólu jest ta radość, kiedy się pojawia to nowe życie, jest zachwyt nad tym nowym życiem, jest zachwyt nad Bogiem, który to nowe życie stworzył, i zawsze widać tą radość matki, która po tym urodzeniu dziecka to nawet zapomina o tym, że był ból, nie? No to jest takie niesamowite właśnie, bo coś nowego się, ktoś nowy powstaje, nie? No czas rozdzierania i czas szywania, i teraz możemy to przerzucić na materiał, tak, że możemy mieć czas zszywania, czas rozrywania, ale jest też pytanie, czy na przykład nie popatrzeć tego na relacje z ludźmi. Jest czas rozdarcia naszych relacji, może się coś zepsuć, ale jest czas zszywania. I teraz co to ma dla mnie? No, gdy się moja relacja z kimś rozerwała, nie wiem, z dawnym przyjacielem, z człowiekiem, któremu zaufałem, zawym i tak dalej, co ja mogę z tego czasu rozerwania wyjąć dla siebie? Co ja mogę wziąć dla siebie? Co mogę z tego wyciągnąć? A może to się rozleciało, bo ja coś źle zrobiłem, nie? Więc jakby zachęca nas do tego, żeby nad tym pomyśleć. Chciałbym taką śmieszną rzecz jedną powiedzieć, no, powiem, bo jest taka śmieszna, ale jest taka tak prawdziwa, to też, no, dziewczyny, też się nie obraźcie, ale to tak jest, to też pokazuje naszą męską naturę. Tutaj przy naszej kaplicy, tak dziwnie, no jest wystawa obrazów. Rzeczywiście, no dobrej jakości obrazy. I tam przechodzi to jakaś pani, tutaj coś, tam jakaś tam tu jakaś martwa natura, tutaj coś na jakimś stoliku, kompozycja. Dobrej jakości te obrazy. No ale trzy ostatnie obrazy przedstawiają nagą kobietę, nie? Czyli są akty. No i ktoś tak zrobił, że taką woalką pozasłaniał, materiałem są zasłonięte te intymne części, żeby tak na ten obraz są nałożone, żeby no nie było widać, nie? Wiadomo oczywiście, o czym jest ten obraz, no ale jest jakiś tam rąbek tajemnicy, nie? Pomyślałem, może ze względu na kaplicę albo na coś, no dobrze, w sumie tak zrobili, ale tak mówię, w ogóle mówię, ja jako facet to aż mnie tak irytuje, że tutaj są takie kobiety, wodzą na pokuszenia, to jeszcze taka jakaś ładna kobieta, nie? No kształtna. No i
przechodzę i tak mówię, o, ciekawe, co jest pod tym materiałem, nie? I chłopaki się śmieją, stoją obok, no to już szliśmy razem, nie? Oni mówią, my jak tu żeśmy przyszli, zrobiliśmy to samo, że wcześniej, ja byłem później w tym miejscu, nie? I potem stanęliśmy z boku i rozmawiamy i jak przechodzi jakiś facet, rozgląda się tylko, czy ktoś jest, a my tak daleko za słupem, daleko byliśmy dość, że my to widzimy, a nas raczej mógł nie zobaczyć. I tak rozgląda się i zagląda, nie? Przechodzi następny, to samo, przechodzi następny, to samo, nie? No i wychodzimy następnego dnia w tym miejscu, czy dwa dni później widocznie było otwarcie wystawy i te materiały zniknęły. Zostały tylko obrazy. I potem mówimy, to już tylko naga prawda. Tak przynajmniej był ten rąbek tajemnicy. Ale to też obnaża, mówię, no co nas dotknęło, jak żeśmy dzisiaj czytali słowo, no tu jest na przykład Kohelet mówi, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, tak spojrzeliśmy, no już się 5 dni wstrzymujemy na tej uczelni, my to jesteśmy porządne chłopaki, nie? No, natura, wiem, teraz ktoś powie, a wy dzieci, wy dojrzała miłość, wy to tam, no, różne rzeczy, no ale wiecie co, patrzyłem, nie jestem sam, tak? Wielu to dotyka, nie? No bo coś jest w pięknie kobiety, no i w jakiś sposób nas to po prostu dotyka. To przy okazji też, dobra, już nie będę brnął, bo to nikt tego nie lubi, tego wątku, bo mówimy, żeby kobiety nie chodziły często tak wyzywająco ubrane, bo to gdzieś na nas wpływa, nie? Nie wiem, że tylko na nas z kolegą, tylko generalnie, jak rozmawiamy z facetami, to jest to jakiś problem. No, trzymać się trzeba na wodze, no to się uczymy trzymać na wodze. No, ale generalnie zobaczcie, tu jest na przykład czas szukania i czas tracenia. To mnie też dotyka. Czas szukania, no mogę coś zgubić, no ale zgubiłem, czyli był czas, że straciłem. Czasem warto stracić po to, żeby zyskać. Czasem warto stracić po to, żeby zyskać. Czas wojny i czas pokoju. Teraz pytanie, czy jednak żyjemy tu i teraz, czy my żyjemy radością tego, że my dzisiaj w Polsce mamy pokój, a nasi sąsiedzi go nie mają, nie? Czy umiesz dzisiaj za to też Bogu podziękować? Życie chwilą. Jaki mam dzisiaj czas? Nazwać ten czas. Nie mówić złe, dobre. No wiem, ktoś powie czas chorowania. No to okej, no. Obiektywnie pewnie nie jest dobrym czasem, ale można coś z tego wyprowadzić. Na przykład większą wiarę i przyjąć uzdrowienie. Wiadomo, że większość z nas by tego chciała. No to dobrze, to czytajmy słowo i doprowadźmy naszą wiarę do tego miejsca, nie? Dobra. I teraz, kochani, trzeba pójść dalej, bo to, żeby zdążyć wszystko, jeszcze to muszę zmontować, szybko wrzucić do netu, żeby było dzisiejsze, nie? Ale końcówka. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. No właśnie, my żyjemy w tym wyrywku czasu, w tym takim momencie, wyrwanym z całego kontekstu świata, nie? A z drugiej strony w tym, o, jak to było ładnie, o czasie, mieliśmy tam na przedmiotach o czasie Kairos i zapomniałem ten drugi. Widzicie, tak to tak mam z Greką, nie? Ale właśnie, żeby żyć tą chwilą tu i teraz, bo ta chwila tu i teraz, jaka by nie była, czy ta wydająca się pozytywna, czy ta wydająca się negatywna, jest chwilą, gdzie Bóg chce działać, Bóg chce wejść w moje życie. Dlatego on mówi, Bóg dokonuje od początku aż do końca dzieł, których człowiek nie pojmie, no właśnie. Czyli czasem nie rozumiemy pewnej rzeczywistości, ale pozwolić sobie, niech to będzie ten rąbek tajemnicy. To coś nieodkryte, to coś niezrozumiałe, ale zaufaj, że to, co jest za tym nieznanym, jest najlepsze dla ciebie. O to chodzi. Dlaczego? Bo taki jest Bóg i chce dla ciebie najlepszego. Amen. Dobra, teraz mamy Psalm 144. Błogosławiony Pan, opoka moja, błogosławiony Pan, opoka moja, On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i schronieniem. Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego i czym jest syn człowieczy, że Ty o nim myślisz? Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, dni jego jak cień przemijają. Amen. No króciutki mamy fragment tego psalmu 144. Cały jest piękny. Ale pierwsze, no błogosławiony Pan, opoka moja. Czyli skoncentruje się ten psalm na naszym Panu. Opoka, czyli o Niego mogę się oprzeć. On jest moim zabezpieczeniem. No i potem o tym mówi, bo jest moją mocą. Jest moją warownią. No, czyli jestem w Nim bezpieczny, skoro jest moją warownią. Jest moją osłoną. Jest moim wybawcą.
jest moją tarczą i jest moim schronieniem. Więc myślę, że bardzo piękny zestaw tego, co Bóg mówi o sobie. Bóg mówi o sobie, kim jest dla mnie. No i fajnie, żebyśmy tych wszystkich przymiotów Boga szukali w Nim, a nie w kimś innym. To jest jakby istota tego, co Bóg nam tutaj w tym fragmencie chce pozostawić. Dalej mówi z drugiej strony, bo to było o Bogu, a teraz jest o człowieku. Czym jest ten człowiek, że się troszczysz o niego? Czym jest ten Syn Człowieczy, że ty o nim myślisz, nie? Czyli ten Bóg, opoka, zabezpieczenie, ta pewność, ta warownia, myśli o człowieku. I teraz zobacz, do czego przyrównuje autor człowieka. Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, dni jego jak cień przemijają. Czyli że to jest moment, wobec całego czasu jest to moment, ale zobaczcie, dla Boga nie ma, że to jest moment, bo Bóg cię powołał do wieczności, Bóg na ciebie patrzy z perspektywy wieczności i nie z perspektywy czasu, takiego jak my go pojmujemy, bo Bóg poza tym czasem. Dla Niego jest teraz. I to, do czego Bóg cię dzisiaj zaprasza, bądź teraz. Przyjrzyj się, jaki jest Bóg i przyjrzyj się, kim ty jesteś. I ty, który w tym obliczu wieczności i wycinka czasowego dla nas, tego czasu, który płynie, mówi Bóg do ciebie i do mnie, dla mnie jesteś teraz. Czyli dla mnie jesteś zawsze. Dla mnie byłeś, jesteś i będziesz. We mnie to powoduje radość. I zachęca mnie do właściwych wyborów w życiu. Amen. Aklamację mamy dzisiaj z Marka, 10 rozdział 45. Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Syn Człowieczy przyszedł, no, dzieło całe zbawcze pokazane, dać swoje życie jako okup za wielu, czyli okup, czyli zapłacił cenę za twoją, moją wolność. Dać okup za kogoś, to zapłacić za to, żeby on był wolny. I teraz dowiadujemy się tak z dzisiejszej aklamacji, z Marka, z 10 rozdziału, że został zapłacony okup za ciebie i za mnie. A jeżeli został zapłacony, to znaczy, że zostałem uwolniony, bo jak nam powie Galatów 5:1, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. No, więc kochani, żyjmy jak ludzie wolni, a wolni są przeznaczeni do tego, żeby uwalniać kolejnych, żeby pokazywać kolejnym inne życie. Życie jakie? W wolności dzieci Bożych, to znaczy piękne i święte. Do tego nas Bóg zaprasza, do życia w przyjaźni z Nim. No i fragmencik z Ewangelii Łukasza dzisiaj, to będzie w sumie 5 wersetów, ale no tak, no w miarę krótkich, z rozdziału 9, od 18 do 22. Gdy raz Jezus modlił się na osobności i byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela i za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chociaż przypomniałem sobie, ciągle czytając, myślałem o tym czasie, nie? Karios i Kronos. Chronos, czyli ten chronologiczny czas, który idzie, i ten Kairos, taki można powiedzieć uświęcony, ten czas teraz, który Bóg nam daje teraz, bo widzicie, wyleciało mi słowo i mi się przypomniało, czytając Ewangelię. A Ewangelia, mnie w ogóle dzisiaj, jak czytałem rano to słowo, to nie na to zwróciłem uwagę, ale jak było na Eucharystii dzisiaj to słowo, to mnie dotknęło, słuchajcie, to mnie dotknęło, gdy raz Jezus modlił się na osobności. My normalnie wiemy, że Jezus nie raz modlił się na osobności. To jest jakby kolejny raz, który jest opisany, Jego na osobności, nie? Ale tam jest, modlił się na osobności, czyli ja rozumiem, że to jest ten moment, kiedy On chciał wyjść, On się chciał odsunąć, żeby być z Ojcem, tak? Bo to jest ta Jego modlitwa. A tam jest, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich. Czyli On tym razem nie jest na tak zwanej modlitwie totalnie solo, że jest sam, tylko są tam też Jego uczniowie. Ale chodzi o to, że nie ma tych innych ludzi, tych ludzi, jak to się mówi, tłumów, tych, którzy Go słuchali. Czyli na chwilę się uwolnili od tych ludzi, no i po prostu wyszli po to, żeby
No być z Jezusem. Może się modlili oni razem, a może on tylko się modlił, a oni gdzieś obok byli. Ale tam mamy, że podczas tej modlitwy, czy po tej modlitwie byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem. Czy nie wiemy, może ojciec mu powiedział, zapytaj się ich, może mu taka myśl przyszła, refleksja, mówi, zobaczy, gdzie egzamin, zaegzaminuje ich, gdzie oni już są, co oni już rozumieją, co już odkryli, a czego jeszcze nie. No, za kogo uważają mnie tłumy? Czyli na razie pyta się o tych trzecich. Za kogo uważają mnie tłumy? No i oni wiedzą dlaczego, no bo chodzą między ludźmi i słyszą za Eliasza, za Jana Chrzciciela, który z dawnych proroków zmartwychwstał. Czyli jest Jezus dla innych postacią kontrowersyjną i nie wiedzą, gdzie go przyczepić, nie? Nie wiedzą, czy to ten, czy ten, czy ten. No na razie nie padło, kim jest naprawdę, tak? Zapytał ich, a wy za kogo? Czyli pierwszym pytaniem nawiązał rozmowę na dany temat, kim ja jestem, tak? Kim jest Jezus, ale na razie taką odpowiedzialność dał mniejszą. Co ludzie mówią o mnie? Co mówią o mnie na mieście, nie? Ale już drugie powiedział, a co wy o mnie myślicie, nie? No bo pytanie jest, a wy za kogo mnie uważacie? No i tam jest napisane, że od razu Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Za Mesjach, tak? Za tego Zbawiciela, Wybawiciela, czyli za tego, który miał od dawna przyjść, tego namaszczonego, symbol namaszczenia, czyli coś, co otrzymujesz nie od siebie, to tak króla też namaszczano, nie? Na tego króla, był namaszczony, był dokładnie symbol oliwy. Zobaczcie, my też mamy ten symbol namaszczenia we chrzcie, nie? Że kapłan robi olejem świętym, krzyżem świętym znak krzyża temu dziecku. No, to jest takie fizyczne, oleiste coś, takim olejem świętym, który jest święcony podczas Wielkiego Czwartku. Nie? I teraz jest namaszczony, nie? Że ty jesteś ten Mesjasz, ty jesteś tym Mesjaszem, ty jesteś tym wyczekiwanym. Nie? Czyli on rozumie, kim jest. Piotr rozumie. No i wtedy surowo im przykazał, napominał, żeby nikomu o tym nie mówili. Dlaczego? No bo no, mogłaby być nie taka reakcja, jakiej oczekiwał. Jaka, to mi ciężko zgadywać, bo mogłaby być i pozytywna, i negatywna, nie? No, mogliby zrobić krzywdę samym uczniom, tak? Mogłoby się to różnie skończyć, nie? Nie? Bo zobaczcie, i dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, kapłanów uczonych w Piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jezus objawia im, co go czeka. Mesjasz, namaszczony. To jest ten król, ten Pan, ten, na którego czekają, cały Izrael czeka. I teraz mówi, to ja będę odrzucony przez starszyznę, przez tych nauczonych, przez arcykapłanów uczonych w Piśmie, czyli przez tych wszystkich poważanych, tak? Zostanę zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanę. Nie? Czy on im przepowiada, co będzie? Przepowiada swoją mękę, to im totalnie. Moment, no, z jednej strony już powiedział Piotr, ty jesteś tym namaszczonym, a wiemy, że na pomazańca Bożego ręki nie można podnieść. I nagle ci, którzy są przedstawicielami tej religii, on mówi, to oni mnie właśnie będą chcieli zabić. Nie mieści się im to w głowie. Nie wiedzą, czy za długo się modlił, słońce go przyprażyło, albo zmarzł, albo może chory jest, nie dojadał, nie wiedzą, ale na pewno budzą się wątpliwości. Ale co dla mnie ważne, Piotr wiedział, kim jest. Czy ty dzisiaj wiesz, kim jest Jezus Chrystus? Amen. Więc Ojcze, tak jak Piotrowi, jak czytamy w innej Ewangelii, tak nie ciało i krew ci to objawiły, ale że musiał to Bóg z góry, musiał Duch Święty ci to objawić. Proszę Cię, Duchu Święty, byś nam objawiał prawdę o Jezusie. Kim dzisiaj Jezus jest dla mnie? Kim dzisiaj Jezus jest? Kim Jezus chce być? Jakie miejsce chce zajmować w moim życiu? Duchu Święty, objawiaj nam, abyśmy się stali świętymi, Panie, abyśmy rozumieli, szczególnie to, co dzisiaj nam już powiedziała Ewangelia Marka, Syn Człowieczy przyszedł, jako aklamacja, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu, abyśmy poczuli się już wykupieni, abyśmy doświadczyli wykupienia, byśmy doświadczyli, Panie, wyjścia z niewoli ku wolności, bo taki był Twój zamysł, bo po to przyszedłeś, Mesjaszu, na ziemię. Duchu Święty, poruszaj się w nas, odmieniaj nasze myślenie, odmieniaj nasze serce i spraw, Panie, by to, co dla nas niezrozumiałe, nielogiczne, trudne, stało się objawione. My chcemy, potrzebujemy, Panie, chodzić w Twoim objawieniu. Ty, który jesteś święty, który jesteś wielki, który jesteś wspaniały i cudowny. I Tobie wszelka chwała.
Wszelka chwała i cześć bądź, Panie, błogosławiony. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Słuchajcie, mam obraz guzków na tutaj. Bo ciężko sobie powiedzieć na czym. Mi się wydaje, że na strunach głosowych, ale też może być na tarczycy. Tak, ktoś tutaj ma jakieś guzki wewnątrz, które po ludzku nie zwiastują czegoś dobrego. Pan Bóg przychodzi dzisiaj z uzdrowieniem. Też jest ktoś, kto w myśleniu o sobie, bardzo źle o sobie myślał i tak naprawdę ciężko tej osobie było się skupić na Bogu, bo każda modlitwa to jest myślenie o sobie. Ale Bóg dzisiaj łamie całą historię bardzo złych słów wypowiadanych nad Twoim życiem. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję. Ta osoba się dużo nasłuchała i w domu rodzinnym, i w ogóle w podstawówce bardzo dużo złych rzeczy na swój temat. Ale Bóg dzisiaj to wszystko łamie. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Panie. Bądź błogosławiony. Też Pan Bóg zabiera guzki w piersi jakiejś kobiecie i leczy. Dziękuję Ci, Panie, za to. Bądź błogosławiony. I też jest ktoś, kto teraz przeżywa bardzo duży trud w sferze materialnej. I Bóg mówi, że przychodzi pomoc od Niego do Ciebie. Zobaczysz, w tym tygodniu zobaczysz Bożą ingerencję. I to Cię zaskoczy. Amen. A jeszcze mi przychodzi rak jelita grubego, że Bóg dotyka komuś ciało. Sztywniejąca lewa noga. Dziękuję Ci, Panie. Bądź błogosławiony, nasz Mesjaszu, który doprowadzasz nas do wolności dzieci Bożych. Amen. Alleluja. No to co? Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. Kochani, pozdrawiam Was spod uczelni, spod Akademii Katolickiej w Warszawie, obok UKSW. Z Panem Bogiem. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,